Siemanko, z tej strony Karol, który zapraszam do trzeciego odcinka z gry Baldur's Gate 3. Potem eksplorację tych tutaj, nie wiem, czy to ruiny, czy co to jest. Dobra, tam zamknięte. Może tu znajdziemy klucz, jak nie, to będziemy próbować się włamać. Standardowo. Milion jakichś książek. Czy one mają jakąkolwiek użyteczność? Nie wydaje mi się. Ewentualnie na sprzedaż, bo dużo ważyć nie powinny. Porzucona. Kronika kaplicy, prosta skrzynia, kufer szabrownika. Jakaś dźwignia. Coś tu się otworzyło? Nic nie widzę, ale może te drzwi? A właśnie. Dobra, zapiszmy grę. Wiadomo, co tu się może wydarzyć. Zatęchła krypta. Luksusowa skrzynia. Wiem, że coś bardziej luksusowego będzie. Zwoje ochrony przed... O, i to trzy takie zwoje. Srebrny naszyjnik. No troszkę... Nie no, ja dzbana żadnego nie chcę. Ludzie. Ciężkie dębowe drzwi, ciężkie dębowe drzwi. Zapiszmy. Tu zamknięte. Ale tutaj chyba możemy je otworzyć. Step carefully. There's a trap. Dobrze, że mamy dobrą spostrzegawczość. Mam nadzieję, że oni też są. Oho. Może znajdziemy tu jakiś zestaw do rozbrajania. Moneta duszy. Tymi monetami można zasiać piekielne machiny. Co jest? Zbroja pierścieniowa. O, ciężki pancerz, topór dwuręczny. No, to już jest coś. Jezus Maria, niewiele brakowało. Myśmy wleźli w tę pułapkę. Trap. Nie no. Zapiszmy grę. Miecz długi. Better be careful not to trigger that thing. Jeszcze tutaj mamy wazę. Nie, 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 nie chcę z nią rozmawiać. Nie, 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 nie.
The text on the plaque is a mystery to you. Starożytne drzwi. Otwórz wytrychem. Ojejku. Oj, czuję, że się nie uda. Oczywiście, że się nie uda, bo po co? Spróbuj ponownie. Użyj inspiracji, rzuć ponownie. Udało się, dobra. Nie wiem, o co chodzi z tą inspiracją, ale... Dobra, zapiszmy. A, czyli to tu się można było dostać. No dobra, to wracamy do tamtych drzwi. Miejmy nadzieję, że uda nam się otworzyć. Dobra, 10. No to nie powinno. No i pięknie. Mamy sukces. Mam nadzieję, że eksploracja tej komnaty również okaże się sukcesem. Martwy skryba. No sign of a struggle. Mamy przeciążenie, ale dobra. Teraz tak. Może najpierw zobaczmy sobie w tych ekwipunku, co my tu mamy. Zbroja taka ciężka, to chyba dla ciebie byłaby dobra, nie? A, tu 15. To może dla ciebie? Brak biegłości w ciężki pancerz. No dobra. Możemy trochę jej pierdół powrzucać. Tutaj. R15, proszę bardzo. Do twarzy ci z takim mieczywem. Dobra, myślę, że troszkę się odciążyliśmy. Kolejny martwy skryba. Ciężki klucz. Pozłacana skrzynia. Pierścień z onyksem. Look at that. Jurgle, the scribe of the dead. This chapel must be ancient. That's curious. Jakiś przycisk znaleźliśmy. O, proszę. Jakaś ukryta komnata. O. Na to czekałem. Cierpliwa obrona. Koniec tury. Ale tu również zakończymy turę. Cóż to za utrudnienie niby?
Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. No i coś czuję, że ta walka może być całkiem trudna. Dla nas. What path lies before me? Kurde, ile ma życia? Dobra, udało się zadać cios. Ajajajajaj. Skit, co mnie umarli. Więc teoretycznie to powinno dla nich być zabójcze. Dobra. Zobaczmy, jak się rozwinie sytuacja. Co to za oślepianie jakieś co chwilę? O, udało się. Prawie, kurczę, zabrakło jednego punktu damage'a. Pięknie. Dobra, ty się schowaj, bo ty jesteś mocno obita. Oj, 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 oj. Nie no. Świetne są te umiejętności mnicha. O! Myślałem, że dużo cięższa będzie ta walka. Ale udało się fajnie to wszystko załatwić. Dobra, zbadajmy od razu ten pokój. Ukryty. Bo to tego strzegli tutaj. Oj, 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 oj. O,
O, to tam jakiś boss jeszcze w środku? No bez takich. Dobrze, że save'a zrobiłem. Aleś ty piękna. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Aha. Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? Pytaj. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Hmm. I am curious by what standards thou shalt judge. Very well. I am satisfied. We have bardzo met, się cieszę. And I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Aha. Marni. Kolejna moneta duszy, złota trochę, jakaś sztaba srebra. Ale nie kumam w ogóle, co tu się wydarzyło. Jakoś tak... strasznie szczątkowy ten wątek jest. Wydaje, że to ma dopiero zacząć wątek z tym ziomeczkiem. Amulet zagubiony głosów, rzadki. Rozmawianie z umarłymi. O! O! Zajebiście. Może wiele wątków nowych. Jakby zapoczątkować. Czy to jakieś questowe, czy nie questowe? Czy będziesz tu tak łaził, czy jak? No tak. Nie zwracaj na mnie uwagi. To normalne to jest dla mnie, że łazi wokół mnie jakiś chłop, który wygląda jak strzona śliwka. No dobra. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. No dobra, skoro tak twierdzisz. What a mess. Nie będę się z tobą spierał. Dobra, co w tych wazonikach jeszcze znajdziemy ciekawego? Śmieci. Zapiszmy grę. Tu się jakiś tunel chyba zaczyna. O, proszę bardzo. Ciekawe. Zobaczmy, gdzie ta drabina nas przetransportuje. O, tutaj. My nie wiem, gdzie jesteśmy, ale... tutaj.
kopiec jakiś. Czyli trzeba mieć łopatę jakąś. Gdzie my taką znajdziemy? Dobra, tutaj wszystko eksplorowane. Więc może udamy się do obozu. Długi odpoczynek. Żeby z powrotem wszystkie czary przywrócić, żeby się tak podleczyć. Tak jak to powinno wyglądać. Dobra, pełny odpoczynek. Zresztą to będzie bardzo ważna kwestia. Ale dobra, jesteśmy w pełni wypoczęci. Dobra, mapa. Rośnięte ruiny, przydrożne klify. Dobrze. Okej, okay. Dobrze trafiliśmy. Idziemy. Chyba tutaj powinniśmy się udać. Tu jest ogień. Trzy ziomeczku, proszę cię. Lodem. No i pięknie. Jezu, co to za odgłosy? Dobra, tam byliśmy. Nie, tu uwolniliśmy tą cygankę naszą. Patrzcie, łopata. Tu mamy jakiś kopiec. Oj, to szanuję. Onyks i złoto. Dobra, fajnie. Czy coś tu znajdziemy ciekawego? Okolice szmaragdowego gaju. Balsamowiec, proszę bardzo. Natomiast zobaczmy. Mamy 3 balsamowce, 4 tego. Dobra, jak tu się... Sublimaty. Wilcza jagoda. Belladonna. Dobra, użyjmy. Użyliśmy sublimat wilczej jagody. Widzę, że tu jeszcze zawiesiny możemy stworzyć. Zawiesina brzegowa. Dobra, nie wiem do czego to. Ale... Chyba komponent do mikstury. Dobra, wejdźmy sobie na wzgórze. Open the bloody gate! Nobody gets in. Tu się dzieje. Zevlor's orders. That pack of goblins will be on us any second. What's going on? Goblins are on our tail. Open the gate, Zevlor, now. You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time. O, teraz otworzyć bramę. Jego logika jest jakaś pokrętna. Powinien otworzyć tą bramę, dopóki nie ma tych goblinów. Oj, 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 oj. Damnable roach!
provoke the blade and suffer its sting. O, jaki kozaczek. O proszę, jak się ustawiliśmy. Jakie chybienie, no. Plecy go atakujesz. Dobra, koniec tury. Jedną rzecz chcę sprawdzić. Poziom trudności, nie? Tryb taktyczny jest ok. Niezłe chybienie. Ohoho. Dobra, co by tu można było uczynić? No musiałaby wejść dobra rolka. No może się uda. Brawo, brawo, brawo. Bravissimo, Bella. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Zakończmy turę. Właśnie, ja tego łuku lepszego nie ubrałem jej. Strachun zaku. Dobra, może najpierw tego zwierza spróbujemy ubić. Akt wiary, akcja dodatkowa. Tarcza wiary. Kojące słowo. Dobra. Nie będziemy marnować zaklęć. Na chwilę obecną. Spróbujmy pomóc im tego worga zakłóc. Celność wasza to jest naprawdę wybitna. Wow, wow, wow. Chybienie krytyczne. Oj, 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 oj. Dobra, może tego worga uda się dobić? Prawie. Dobra, to może na tym wodzu goblinów się skupimy. No, jakieś chybienia krytyczne. Ale przynajmniej z buta mu załadowaliśmy hita. Dobra.
Jezus Maria, czy my wy kogoś traficie w końcu? Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. No i pięknie. O, to chyba jakieś miasto. Żołnierz, jeden za wszystkich. Gdy postać postępuje zgodnie ze swoim pochodzeniem, zyskuje punkty doświadczenia oraz inspiracji. Inspiracja pozwala ci rzucić kość podczas testu cechy. Zajebiście. Co my tu mamy? Rytualny kostur. Zwój tłuszczu. Rękawice mocy. W sumie ja nie wiem, czy my chcemy korzystać z tej broni. Drąg. Dobra, weźmy niby to same damage, ale przynajmniej mamy jakiś fajny ten. Przynajmniej jakoś fajniej wyglądamy. Też wizualnie się możemy zboostować. Dobra, jeszcze tutaj jest jakiś ciomeczek do zlutowania. Fajnie, że bez żadnego ubytku speli ani tych. Goblin. Aha, to takie samo. Co mi daje? Jeszcze tutaj zostali ci łucznicy. Ale nic zachwycającego nie będziecie mieli, ale. Przynajmniej jeszcze goblini osiłek. No dobra. Przynajmniej będziemy mieli co sprzedawać. Dobra, myślę, że chyba tam nie będziemy eksplorować. Idziemy do tego miasta. Pożyli nam. To miło. Szmaragdowy gaj. Dobra, to może udajmy się drabiną do góry i od razu zagadamy sobie z tym odźwiernym. Długi łuk. Radzisz kieszonkowa. Zobaczmy. Okay. Glad you made it inside. That will be safe here for long though. There'll be more coming. Goblins hunting packs. W takim miejscu moglibyście zatrzymać całą hordę goblinów, w sumie, prawda? Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. If the road was clear, a 10 days walk maybe. But while the dekadzin podróży, co to jest dekadzin? Od dekady, czyli 10, to 10 dni? Have some respect.
bad behavior caught this guard's eye. What do you have to say? Co jest? It may have been unwise to reveal just how much gold you have. Co jest? You're gonna be sorry, every last one of you. With haste. What's up for discussion? You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tieflin. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too. You move. Nie wiem, jak wylazłem z tego więzienia, ale ojej. Udało się. Jezu, jaki fart. Canon would hate me for this. But he's not here. They took him from me. Don't you dare! Damn you. Damn it! What? Your escape attempt has been spotted. This might be a good time to return to your cell. Uh-huh. Co jest? Co tu się właśnie wydarzyło? Co tu się dzieje? Gnijący koszyk, weź wszystko. Może to tak miało być? O, jest. At least we got the druid to keep ourselves. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill him! There we go again. Dobrze, że jesteśmy monkiem. Aha. Okej. To chyba nie miało tak wyglądać. Aha, a oni tu zostali, tak? Ja pierdziele.
Dobra. O Jezu, jeszcze raz to samo trzeba. You ain't gonna shoot me. Dobra. Shoot before you lose your nerve. You move. Wow, wow, wow. Na styk. You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it. Your escape has been cut short. Choose your next move wisely. Spróbujmy. O kurwa, już widzę, jak nam się udało. Jest, udało się. Ale fart. You prove hard to argue with. You're free to go. Czemu on ma damski głos? Dobra, zapiszmy grę. Czy jakieś dzikie akcje dzieją? Dobra. Mamy swoje rzeczy. Jajeczko. Jakiś kubeczek. Saza. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg me. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute and hang you by your guts. Goddess. We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Aha. My tribe can tell you everything there is to know. Absolute bless one of our own. Kapłanka Kiszka. Ja pierdziele. Cooks up potions that fix our lads no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Niezły bujak. Get me out of here and I'll tell you where to find her. Deal? Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here and I'll tell them what a good friend you are. Nie. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. Idź ci w oko. You're gonna be sorry, every last one of you. That's everything. All right, time to skulk about. How much farther can I go? O Boże. A wiecie co, tak będzie chyba szybciej się zgrupować. Dobra, udało nam się zgrupować. Ja widzę w ogóle, że te dwie postaci już wbiły poziom, a my nie. To chyba przez te inspiracje. Jako, że dostały jakiś tam bonus expy. Dobra, następny poziom... Podklasa. Miecz bitew. Mieszałe bitwy są wybitymi taktykami, którzy dzięki sprawnym manewrom i doświadczeniu bojowym są w stanie zdominować każde starcie. Mistrzyni rycerz. Mistrzyni rycerz studiują magię, korzystają z niej do przełamania oporu nawet najpotężniejszych przeciwników. Champion. Na wszystkie skomplikowane problemy i zagadnienia na polu walki masz jedno skuteczne rozwiązanie. Uderzasz w nie bardzo, bardzo mocno. Ulepszone trafienie krytyczne. Wyniki na kościach potrzebne do wrzucenia trafienia krytycznego podczas ataku jest zmniejszone o 1. Ten efekt może się kumulować. Twoje kości przewagi to K8. Masz ich 4. W przypadku wojownika na poziomie 10 kości przewagi zmieniają się na K10. Dzięki nim możesz wykonywać manewr mistrza bitew. Każdej kości możesz użyć tylko raz. Odzyskujesz zużyte kości przewagi po krótkim lub długim odpoczynku.
O kurde. Nie, ta miecz bito brzmi spoko. Jakieś manewry. Rozbrojenie. Rozproszenie uwagi. Praca nóg. Dobra, ja się zapoznam z tym wszystkim i pokażę wam, jaką decyzję podjąłem. Dobra, pierwsze co wybieram to mobilizację. Czyli używam kości przewagi, aby przyznać sojusznikowi tymczasowe punkty wytrzymałości. To się może przydać. Drugie będzie riposta. Czyli kiedy wroga istota chybia cię atakiem, wręcz wykorzystaj kość przewagi, aby wyprowadzić potężne uderzenie odwetowe. To brzmi spoko. I może ten zamaszysty atak jeszcze sobie weźmiemy. Jakieś AOE się przyda. Czemu by nie? Dobra, akceptujemy. Jeszcze naszą tutaj awansujemy sobie kleryczkę. Komórkę czaru poziomu pierwszego i poziomu drugiego. O, proszę. Czary poziomu drugiego. Pomoc leczy sojuszników i zwiększa ich maksimum punktów wytrzymałości o 5. Do następnego długiego odpoczynku. Ślepota. Wyciszenie emocji. Wzmocnione cechy. Ochrona przed trucizną. Cisza. Duchowa broń. Domeny oszustwa. Lustrzane odbicie. Przejście bez śladu. Fajnie. Tutaj bym chciał zobaczyć jedną rzecz. O właśnie. O, to sanktuarium wygląda nieźle. Cisza, wzmocnienie cechy. Dobra, tą duchową broń możemy dać. No i super. Dobra, zapiszmy grę. I dobra, zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze. O, jest ten Zevlor. Forgive that display. Aladdin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters.
The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Chyba będziemy musieli rozwiązać tą sprawę goblińską. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Dobra. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Fajne diabły w gaju druidów, wam powiem. Ale dobra, mamy nowy wątek z tymi druidami. I myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. To jest wystarczająco długi. Ja was zachęcam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania. Trzymajcie się i do następnego. Siemanko.